Witam, tu Alistair. Tym razem zajmiemy się zadaniem polegającym na przeprowadzeniu zwiadu w Greenwood. Tak się bowiem składa, że na Arlanii nie znajdziemy na razie żadnej armii, którą mógłbym sklepać, bo niestety zbyt wcześnie zawarłem sojusz z elfami. Chyba nie było zbyt mądre. Można było sporo expa nabić. Tylko, że z drugiej strony dzięki temu szybciej fabułę posunęliśmy do przodu. Ale w sumie to ja już tutaj rozpoznanie przeprowadziłem, ale widać wyraźnie, że ktoś chce ze mną porozmawiać, więc gadajmy. No, bracie, znów się spotykamy. Ostatnim razem, jak pamiętasz, nawet udało ci się wygrać. Ale nie pokonasz mnie ponownie. Nawet nie próbuj. Za Erykiem stoi wielka armia, której pułki są ustawione w szyku bojowym. Eryk, co tu robisz? Mój drogi Olafie, oczywiście zawsze wiedziałem, że z nas dwóch to ja jestem inteligentniejszy, ale nawet nie sądziłem, że ty byś... Ba, nie widzisz, że strzegę zamku króla Guilforda, żeby nikt nie mógł przerwać mu przygotowań do podboju Endori. W odróżnieniu od ciebie, ja stanąłem po zwycięskiej stronie. Rozumiem, bracie, ale czemu płaszczysz się u stóp pana z Darionu? Chciałeś być królem, czemu służysz Guilfordowi? Och, braciszku, jestem tu z twojego powodu. To twoja wina, że Runorf zaczął mnie podejrzewać. Udało mi się uciec i ukryłem się na wyspie, czekając na odpowiednią chwilę. Ale skąd miałem wiedzieć, że ojciec ruszy cię szukać i zostawi władzę w rękach tego przygłupa, Guttorma? Teraz, żeby zostać królem, musiałem znaleźć ojca oraz ciebie. I tak wylądowałem tutaj. Mój stary druh Guilford natychmiast poprosił mnie, żebym został jego prawą ręką. W odróżnieniu od ciebie, głupcze, zgodziłem się. Pomyśl, ile nasza rodzina zyska na tej współpracy. Guilford, człowiek, który dzierży całą władzę w Darionie, niedługo będzie władał całą Endorią. Co do mnie, będę namiestnikiem wszystkich wysp Winlandii. Wyobraź sobie, Eryk, syn Tormunda Dzikiego, będzie rządził wszystkimi wyspami. Ha, ty naprawdę uważasz, że to wielki zaszczyt dla syna Tormunda Dzikiego, dla potomka setek królów, zostać sługusem nekromanty uzurpatora? Nawet jeśli to Guilford oszukał mnie, żeby zdobyć swoje moce i nikt nie wie, co zrobił z królową Amelią. Naprawdę uważasz, że dotrzyma danego ci słowa? Cóż, takiego głupka jak ty, mój drogi, to niemal grzech nie oszukać. Jeśli chodzi o mnie, sprawa jest inna. Guilford we mnie wierzy. Przekonamy się, kto zostanie władcą wysp. Eryk śmieje się. Guilford zabije cię w chwili, kiedy przestaniesz być dla niego użyteczny. Odsuń się, Eryku. Nie chcę znowu walczyć z własnym bratem. Walczyć ze mną? Ha, ha, ha. Jeśli wciąż masz nadzieję, że wygrasz, pozwól, że przedstawię ci kilku moich nowych znajomych. Nagle wzywa przywódcę armii nieumarłych, który stał na uboczu. Dead Redzie i wy, koledzy, chodźcie, poznajcie mojego małego braciszka. Wbił sobie do głowy, że może nas pokonać i naszego pana też. Z dala od tłumu stoi wielki, na wpół zgniły zombie. A, żywy, ja, Dredd. Dredd, największy zabójca, a nikt nie dorównuje mi siłą. To się zobaczy, przegniły przyjacielu. Olbrzymia, wypolerowana zbroja skrzypiąca w przegubach odłącza się od swojej armii. Po chwili z przestrachem zdajesz sobie sprawę, że zbroja jest pusta, w środku nikogo nie ma. Głos wydobywający się z napierśnika brzmi głucho, jakby dobiegał z głębi opancerzonej pustki. Drży, śmiertelniku, ja, Magnikat,
Oszukałem śmierć i uzyskałem prawdziwą nieśmiertelność. Żaden śmiertelnik urodzony pod słońcem nie może się ze mną równać i żaden mnie nigdy nie pokona. A skąd wiesz, czy ja nie zostałem czasem urodzony w cieniu? Ha. Wkrótce się przekonamy, kupo złomo. Do poprzednich mówców dołączyła szczupła, elegancka postać spowita w piękny, szkarłatny płaszcz. Wampir. Wyczuwasz, że pomimo młodego wyglądu ten wampir jest niezmiernie stary. Ha, ha, Eryku, co my tu mamy? Twojego brata? Ależ to herlak. Posłałem setki takich w zaświaty. To wszystko, na co cię stać? Dobrze przemyśl te swoje przechwałki, krwiopico. Ty też nie jesteś moim pierwszym. Ostatni przywódca nieumarłych dołącza do reszty twoich przeciwników. Przygarbiony ze znużenia nekromanta opiera się ciężko na uschniętym kosturze z zakręconą gałką. Owiany chłodem mrocznego płaszcza. Ach, prostaczku, czemu jesteś taki głupi i wścibski? Nikt i nic nie powstrzyma naszej armii, kiedy wyruszymy w drogę. A na pewno nikt taki jak ty, ha, ha, ha. Wracaj na swoją wyspę i korzystaj z krótkiej reszty życia, która ci została. Będziesz musiał długo czekać, jeśli chcesz mnie pochować, paskudne stary grzybie. Bracie, gdy zdasz sobie sprawę z rozmiaru sił zebranych przez naszego przywódcę króla Guilforda, ukorzysz się. Nikt i nic nam się nie oprze. Po raz ostatni daję ci szansę. Wstąp do naszej armii. To się nigdy nie stanie. Nie, Eryku. Powstrzymam ciebie i twojego króla uzurpatora. Och, Eryku, co się z tobą stało? Ja wybrzmę środkową opcję. Poinformuj arcymaga Rezo o oddziałach nieumarłych strzegących zamku Guilforda. Czyli nie będzie walki. Może to i dobrze. Nie wiem, czy chciałbym dzisiaj pokonać wszystkich... Wszystkich tych tutaj zebranych nieumarłych. Kasa. Jak ja to przegapiłem? A zaraz, zaraz, tam jest tam znajdują się pustkowe Verlon, więc my musimy się udać w nieco innym kierunku. Może tutaj też coś. Nie, tutaj same sprzymierzone jednostki elfów. Nie ma żadnego ryzyka. Nie widzę nic czerwonego na mapie. A, Olaf, to ty. A nie, to już czytałem. W Greenwood dzieją się okropne rzeczy, Rezo. Guilford zgromadził tuż przed pałacem ogromną armię nieumarłych, a na jej czele stoi mój brat. Jego umysł został dotknięty siłami ciemności i on teraz nie jest sobą. Masz coś do sprzedania? Spodziewałem się czegoś takiego, Olafie. Ten zdrajca Guilford wykiwał nas wszystkich, jak zgromadził taką władzę. Obawiam się, że czeka nas najcięższa próba w wojnie nekromantów. Zaś wszyscy moi magowie nie żyją, a jak to przecież oni tylko spali? Rezo chłodno wzrusza ramionami. A co z moim bratem? Ach, na pewno jest pod wpływem jakiegoś uroku, prostego, lecz skutecznego zaklęcia. Dajesz człowiekowi jakiś zaczarowany przedmiot, pierścień, broszkę i jest na zawsze twój. Najczęściej używa się tego sposobu w szkole magicznej. Sam nie jestem w tym najlepszy. Jeśli jednak przyjmiesz zaczarowany przedmiot, znajdziesz się pod działaniem czaru. Myślę, że twojemu bratu musiało zdarzyć się coś takiego. Da się jakoś magią zniszczyć wszystkie te kule na raz, arcymagu? Owszem, jest pewien rytuał magiczny, który może zniszczyć wszystkie kule w Endorii. Niestety, do wykonania tego rytuału potrzebny jest najważniejszy przedmiot, gwiezdny kostur,
który ty. Teraz na pewno tego żałujesz. Co mogę teraz zrobić? Dobre pytanie, Olafie. Myślę, że jeśli chcesz zadośćuczynić za swój postępek, będziesz potrzebował wielkiej armii i wielu sojuszników. Nie wygrasz pojedynkę. Gdzie jednak znajdę sojuszników? Arcymagu. Spróbuj porozmawiać z Les Xarindem. Jego armia stacjonuje w Arlanii. Zdaje mi się, że urządził swój sztab w zamku Ryszarda. Oczywiście raczej nie ucieszy go pomysł przeprowadzenia regularnej interwencji w Darionie, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Poza tym zastanów się, kogo jeszcze możesz przeciągnąć na swoją stronę. Królestwo Nieumarłych Gulliforda grozi zniszczeniem wszystkich żywych istot. Twoimi potencjalnymi sojusznikami w wojnie z nieumarłymi są więc wszystkie żyjące rasy. Dobrze, Rezo. Tak się stanie. Cóż, udajmy się do naszych potencjalnych sojuszników. Tu pamiętam, że znajduje się zamek, który do tej pory był we władaniu Ryszarda, a teraz, jak widać, wpadł w posiadanie elfów. O, tutaj coś fajnego może być. A więc to ty jesteś tym, który wręczył Gulliforda 3 potężne artefakty. Ciężko mi cię tu gościć z otwartymi ramionami, ale wysłucham cię. Nazywam się Les Xarind. I jestem głównodowodzącym leśnej armii Arlanii. Przepraszam, że trochę twoich jednostek pobiłem, ale gdybym wiedział, nie, to pobiłbym ich więcej, żeby mieć więcej expa i później dopiero bym z wami zawarł sojusz. Nazywam się Olaf, syn Tormunda, Les Xarindzie. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, że Gulliford wszedł w posiadanie tych artefaktów. Chciałbym się jednak zrehabilitować. Nikt cię przecież nie powstrzymuje. Czego ode mnie chcesz? Myślisz, że dam ci ludzi albo złoto? Nie, liczyłem na zawarcie sojusz przeciwko Gulliforda. Tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie go powstrzymać. To prawda. Dobrze, że rozumiesz powagę sytuacji. Musisz jednak zrozumieć coś jeszcze. Ja nie ufam ludziom. Od wielu stuleci ludzie zawierają z nami traktaty sojusznicze, umowy i tak dalej. Potem, po mniej więcej 5 dekadach, zawsze je łamią. Prawda, mój stary druh Rezo, ręczy za ciebie. To się liczy. Pomogłeś też moim braciom przy lądowaniu. Kolejny plus. Jednak Lin Everen nadużył swojej władzy, dając ci gałązkę mirtu, więc... A może chcesz ją z powrotem, to co? Mógłby wtedy pobić twoją armię. Nagły hałas dobiegający zza drzwi przerywa jego mowę. Proszę o wybaczenie, panie. Przynoszę jednak pilne wieści. Otrzymałem właśnie wiadomość o okręcie flagowym drugiej eskadry, która dopiero wylądowała. Pokrótce statek zniknął gdzieś we mgle u wybrzeży Wyspy Gryfów z całą załogą i dowódcą. Ele, Taera, nie znalazła się. Trzeba wysłać okręty na poszukiwania. Musimy ją znaleźć. Ma do mnie wrócić cała i zdrowa. Sztorm przybiera na sile. Mój panie, grozi nam utrata pozostałej statku. Nasi kapitanowie nie mają wystarczającego doświadczenia ani wiedzy o tutejszych rafach. Gdyby tak ktoś mniej nieodzowny zechciał zaryzykować, czy tylko ja odnoszę wrażenie, że on spogląda w moim kierunku? Kogo masz na myśli? Les Xarind odprawia posłańca skinieniem dłoni. Powiedz druhu Olafie, wikingowie są za pan brat ze sztormami i szkwałami otwartego morza, czyż nie? Przypominam sobie, że wspominałeś o jakimś sojuszu. Sojusz między naszymi ludami jest możliwy, aczkolwiek najpierw prosiłbym cię o pewną przysługę. Jak właśnie słyszałeś, straciliśmy jeden z naszych okrętów wraz z dowódcą i całą załogą. Odszukaj rozbitków, otocz ich pomocą i doprowadź tutaj bezpiecznie. Wtedy podpiszemy traktat. Umowa stoi? Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dobrze, Les Xarindzie, pomogę ci. Wybierz sobie dowolny z okrętów zacumowany wzdłuż brzegu i przeczesz Wyspę Gryfów. Jeżeli komandor Ele, Taerę, odnajdziesz żywą, przyprowadź ją do mnie. Życzę ci powodzenia, wikingu. Wrócę z dobrymi wieściami.
My oczywiście nie skorzystamy ze statku, gdyż mamy skrzydła. Tutaj, o, coś z zestawu, a ja lubię takie rzeczy zbierać. Plus 2 do brony, plus 10 do many. O, na nieumarłych to by było nawet dobre, tylko że ja noszę... Nie, wolę to, ale to kupię, gdyż to jest z zestawu. A takie rzeczy to ja zbieram. Hełm. Nie, to jest dla elfów. Lipa. Jednostki typowo elfickie. Ale widzę, że srebrny róg też mam w plecaku oraz... No właśnie, to kolczuga. Czyli już dwa elementy zestawu mam. Fajnie. Czyli dostaliśmy zlecenie na wyspę gryfów. Ja już oczyściłem te tereny, więc powinno być szybciej. A, i tak podejrzewałem, że coś musi być związanego z tą jaskinią, bo raczej trudno było uwierzyć w to, że graficy zostawili to przez przypadek. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym przekonamy się, co też takiego nas tam spotka.